Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej ceremonii numer 102. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 102 spotkanie, czyli osiągnęliśmy już to 100% i teraz krok po kroku. Krok po kroku. Idziemy dalej. Można powiedzieć wyżej, ale również głębiej, ponieważ 102 to tą podstawową energią, mamy tą jedynkę, czyli to jesteś Ty, to jest ta indywidualność, niepowtarzalność. Mamy również to zero, czyli punkt zero i na samym końcu mamy dwójkę i ta dwójka jest dzisiaj najważniejsza. To ona nadaje ton całej orkiestrze, a dwójka jest niesamowicie delikatna, powolna, żeńska, bardziej pasywna niż aktywna, bardziej skierowana na taki wewnętrzny spokój, równowagę, harmonię, ale również na intuicję, te zdolności wyższe. Nasza dzisiejsza ceremonia będzie więc bardzo z jednej strony spokojna, wolniutka. Dla mnie jest to niesamowite wyzwanie, ponieważ z natury jestem bardziej aktywna niż pasywna, ale najważniejsze w naszym dzisiejszym spotkaniu jest to, że będziemy pracować bardziej na poziomie energetycznym. Bardziej spojrzymy tak w głąb siebie, połączymy się z energią dookoła, z energią wyższą i aktywujemy te wszystkie czujniki, którymi zostaliśmy wyposażeni, aby widzieć więcej, rozumieć więcej i więcej odczuć i więcej zmienić. Jesteśmy bowiem w serii 100, a 100 to transformacja i przemiana. I dokładnie dzisiaj spotykamy się w magicznej oazie naturalnie, jakżeby gdzie indziej, która jest tym symbolem przemiany i transformacji i wspiera nas w tym procesie. Dokładnie teraz ta energia jest tutaj niesamowicie aktywna. Można powiedzieć, że wszystko wibruje tym fioletowym promieniem przemiany, transformacji. Wszystko się zmienia. Przechodzimy do zupełnie nowego czasu, nowej jakości życia, nowej jakości bycia tutaj i teraz na Ziemi. I dla mnie osobiście jest to takie odczucie, jakby rodziła się na nowo ta mityczna Atlantyda. Dlaczego? Bo dokładnie teraz powolutku wchodzimy w erę wodnika. A jak wiesz, wodnik jest tym Posejdonem, tym Neptunem, czyli tym władcą, tym królem Atlantydy, ponieważ symbolicznie oznacza to, że dokładnie w takim czasie, gdzie króluje wodnik, czyli ta era wodnika i ma to miejsce tylko raz na bardzo, bardzo długi czas, okres czasu, to wtedy aktywują się w nas te wszystkie zdolności wyższe. Dokonujemy całkowitej przemiany w sobie, dookoła, w wibracji. To niemożliwe nagle staje się możliwe i oczywiście rozpoczyna się ten złoty wiek, czyli ten pozytywny, bardzo wysoko wibracyjny czas na naszej Ziemi, gdzie ten mrok wycofuje się do podziemia, a światło przejmuje panowanie nad światem. Również teraz w naszej przestrzeni to światło powolutku przejmuje panowanie nad światem, ponieważ jesteśmy już po równonocy wiosennej, czyli teraz dni będą dłuższe, a noce krótsze. Popatrz, jak to wszystko razem zlewa się w jedno. Nasza dzisiejsza 102 ceremonia będzie bardzo energetyczna, tak jak mówiłam, czyli pracujemy głównie na wibracji w nas, wokół nas, w tym połączeniu z energią wszechświata, połączeniem również z tą energią Ziemi, a będziemy dzisiaj mówić o Twoim ciele, które jest świątynią ducha, czyli tym pojazdem,
tą materialną powłoką, w której Twoja dusza wyższa realizuje siebie dokładnie tutaj i teraz na ziemi. Będziemy się więc wczuwać we wszystkie sygnały Twojego ciała, bo dzisiaj na naszej 102. ceremonii króluje żywioł wody. Woda, czyli nie tylko uczucia, emocje, ale również oczyszczenie i uzdrowienie. Przechodzimy do kolejnego etapu, ale aby w pełni móc otworzyć się na to nowe, konieczne jest jeszcze raz, jeszcze głębsze spojrzenie do podświadomości, do energii w Tobie i uzdrowienie tych jednych z najgłębszych obszarów, które jeszcze są tam w sobie i może zawierają jeszcze jakieś rany, jakieś miejsca bolące, piekące, przepełnione skurczem. I aby przejść dalej do tej lekkości, radości, szczęścia, spełnienia, miłości i obfitości, konieczne jest po raz kolejny wpuszczenie tej energii światła do tych miejsc, oczyszczenie i uzdrowienie. Aby jednak nie przedłużać, zaczynajmy nasze spotkanie. Rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy i z jego energią, a następnie krok po kroku przejdziemy do króciutkich przesłań, które otrzymałam dzisiaj dla nas, a następnie do tych bardziej praktycznych zadań, które dzisiaj można będzie porównać takiej medytacji. Pamiętaj jednak, że to słowo medytacja wykorzystywane teraz przez wszystkich i wszędzie troszeczkę tak traci na swojej jasności i swojej czystości, bo niekoniecznie zawsze używane jest w tych dobrych i świetlistych celach. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko,